Do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który w niedługim czasie miałby wprowadzić dwa dodatkowe święta państwowe. I tak, 14 kwietnia uczcilibyśmy niebawem Święto Chrztu Polskiego, zaś 16 października wybór Karola Wojtyły na stanowisko papieskie. Co o tym myślą mieszkańcy i turyści Jeleni Góry? Ta rocznica Chrztu Polski wystarczy, jeśli będzie obchodzona co jakiś czas w okolicach okrągłych dat. Natomiast kolejne święto w Polsce jest niepotrzebne, bo tych świąt mamy już bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o rocznicę wyboru papieża, Polaka na papieża, to uważam, że to byłby dobry pomysł, bo to jednak był wielki Polak, bardzo dużo zrobił Polskę na arenie międzynarodowej, rozsławił. Wie pan co, ja wychodzę z założenia, że jeżeli chodzi o papieża Jana Pawła II, to i tak go czcimy. Osoby, które wierzą, jest to nasz papież, papież w ogóle całego świata, więc nie ma potrzeby jeszcze dodatkowo świętować, jeżeli chodzi o chrzest Polski, wydaje mi się, że te też. Uważam, że tradycję, którą mamy, musimy kultywować. Kulturę, tradycję, to jest w ramach tradycji. Mogłyby być. Mogłyby być? Dlaczego? Mogłyby być. No nie wiem, no jakoś tak trochę tradycja, nie? Tak mi się wydaje. I ważne dni w historii Polski. Najważniejsze, że Jan Paweł II. No dla mnie bynajmniej, nie wiem jak dla kogo. Dla mnie, wie pan, ja pracuję w święta, także nie wiem, czy dobry. Moim zdaniem nie należy powoływać kolejnych dni. Wolnych jest już tyle, że wystarczy. Moim zdaniem dobry, bo będzie właśnie pokazywał młodym ludziom, jak to ma właśnie wyglądać, jak właśnie wcześniej było, kiedy był właśnie ten chrzest i będzie właśnie przypominał tą datę tego chrztu. A w przypadku dnia, który miałby upamiętniać wybór Karola Wojtyły na stanowisko papieskie, to dobry pomysł? Moim zdaniem też dobry pomysł. Dobra idea. Dobra idea? Dobra idea. Dlaczego? No bo to są osoby, które warto ich... Karola Wojtyły chociażby, tak? Tak. A chrzest Polski? To jest też ważna rzecz, nie? To jest dobry pomysł, można by to realizować co roku nawet, żeby to była ta rocznica, żeby to wpisać do kalendarza i organizować. Choć w polskim kalendarzu nie brakuje świąt, to jeleniogórzanie uważają, że oba wydarzenia zasługują na wyróżnienie.